Hello, I'm Tiger Woods. Hello, my name is Leonard Cohen. And pozdrawiamy czytelników nasze miasto. Moje miasto. No to mówię nasze przecież. Mm. Moje miasto jest... Ile to miasto? Bo my tu biznes i tak. A ile to miasto kosztuje? one czekolada. Thank you for your attention. Michał, nie stresuj się, spokojnie, to jest tylko telewizja. Ładnie, krótko, ładnie. W zasadzie spotkaliśmy się na fantastyczny bankiet, ale niestety wcześniej musimy zagrać w golfa. Jest to... Co? Potem ci powiem. Trzecia edycja naszego turnieju, turnieju golfowego Anim Rumru. No i rozkręca się, w porządku jest. Czy rozkręca się, to może za dużo powiedziane. Proszę zobaczyć, tutaj pan w pomarańczowym. Taki jest, o, a to może później Państwu, także, ale nie, rozkręca się. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego względu, że w tym roku bardzo duże zainteresowanie. Frekwencja, ludzie z Polski zaczynają przyjeżdżać, pojawiają się nazwiska z pierwszej dziesiątki golfowego rankingu w Polsce. I fajnie, bardzo fajnie. No, czekamy, kiedy zaczną nam płacić za to, żeby można było tu przyjechać. Ale to myślę, że w przyszłej edycji. Także zapowiada się spory bój. Mhm. Ubój. Ubój. A nie, to wieczorem. Występujecie już 10 lat na scenie, no można zapytać, czy nie czujecie się już staro? Bardzo, bardzo, zwłaszcza dzisiaj rano, jak na przykład wstałem, mówię, Boże, jak jestem stary, już nie mogę wstać po prostu. Ale to może wina tego, jak wieczorem spędzałem wczoraj czas. No ale mówią też, że stary człowiek niedołężny, ale motor ma potężny. Tak jest. My jesteśmy im jak wino, im starsze, tym tańsze. I gorzej odkorkować. No to w takim razie pytanie, ile jeszcze? O, albo jeszcze dłużej, parafrazując inny kabaret, ale postaramy się, żeby to trwało i trwało. Mhm. A takie pytanie, jeżeli chodzi o publiczność, czy zdarza Wam się na, prawda, na występach, że publiczność w ogóle nie reaguje na Wasze dowcipy, prawda, że są jacyś chłodni? Wczoraj w Biłgoraju tak było. Reagowali, ale bardziej tak oglądali panów z telewizji niż słuchali tego, co my mówimy, ale fajnie. Nie, śmiesznie. W zasadzie jak ludzie przychodzą na występy, to chcą się bawić i chcą się śmiać, także i po prostu wychodzimy z założenia, że jak ktoś się nie śmieje podczas naszego występu, to znaczy, że po prostu tylko tyle, że cię nie zna na kabarecie. Albo Węgier. Albo może być Węgrem, tak. A mimo wszystko zdarzają się takie sytuacje, tak? No tak, ale to przecież nie za wszystkich możemy odpowiadać tutaj. No. My robimy swoje. I co wtedy robicie? Czy przejmujecie się? Wtedy nas to strasznie śmieszy. To jest trudne do opanowania, bo jak się gra na przykład 20 występów w miesiącu i na każdym ludzie się dobrze bawią, a na takim jednym no, pojedzie się i nagle jest tak, że 30% tej reakcji poprzedniej, to tak, kurde, o co tu chodzi? I zaczynamy się dobrze bawić wtedy. Fajnie jest.